Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, mamy przełom, ponieważ pierwszy odcinek z Rival Stars na komputer. Także jestem mega zadowolona, że kupiłam tą grę. Zaraz wam pokażę, jak to ogólnie działa. Jeszcze ja sama nie wszystko tutaj ogarniam. Ale tak, w dzisiejszym odcinku chciałabym zrobić swoje hobby horse jako konie w tej grze. Ale do tego przejdziemy niedługo, bo po pierwsze chciałabym wam pokazać moje konie. I tak, mamy tutaj moje koniki, moje jakże piękne koniki. I mamy tak, tak wam może pokażę. Mamy Princess, tak, to jest po prostu mega przepiękna maść. Ona mi wyszła, zaraz wam pokażę z czego. Ona mi wyszła z Belli, której już nie mam. I to, o to jest mój startowy koń. Ją sprzedałam, bo ona miała słaby level. Tu jest Bella. Też ją miałam. Dalej. To jest po prostu też przepiękny koń. W ogóle... proszę nie wnikać, dobra. Ona jest po prostu przepiękna. To jest moja ulubiona maść. Czyli koń kasztanowaty z odmiankami, z niebieskim okiem. No po prostu piękniejszej klaczy się nie dało mieć. Tutaj w ogóle mamy... Boże, myszatą, srokatą klacz, też w ogóle jej rodowód jest hitem, no patrzcie sobie na tą maść na przykład. A jej ojciec też był takim właśnie srokatym, takim jak ten, tylko że był srokaty, więc tym bardziej piękny. Ona daje geny, w ogóle to jest takie bez sensu, że jak jest koń srokaty, to on nie przekazuje genów. Czekajcie, chcę zobaczyć. I tu jeszcze mamy Ventur. Czyli też taką klacz. Ona przekazuje apalosę taką. O, jestem ciekawa, jak wygląda taka maść. Ty, to możemy z nią zbridować za chwilę. Tylko nie mam boksów. Ile kosztuje boks? W ogóle wiecie, co jest super w tej grze, że tutaj jest tylko jedna waluta. I można wszystko kupić za tą walutę. Jeszcze tutaj jest sklep, w ogóle on się co 4 minuty. Jaki ładny koń! Za 7 tysięcy taka klacz. Ty pokaż ją. Kasia! Czemu nie da się w nią wejść? O, dobra. Ona ma taki jakby... Taki się Ani ostatnio urodził, że ma ten taki, no jak to się nazywa? Rabikano właśnie i on ma taką białą nasadę ogona i tam ma taką białą plamkę. Ale ładny koń! Dobra. Także my sobie zaraz to wszystko ogarniemy. Możemy od razu zblidować tą klacz, bo ona mi właśnie wyszła przed chwilą. Ja chcę z Ventur. Tylko teraz, z którym się bardziej opyla? Bo ja właśnie nie widzę, jakie geny przekazują te ogiery i to jest takie bez sensu. W ogóle ona... Ona mi wyszła z... Nie, dobra. Ja zbridowałam tą klacz z tym ogierem i mi wyszedł taki gniady, więc no... Nie opyla się po prostu, bo z tych takich właśnie zwykłych wychodzą te fajne maści, a z tych takich... Niezwykły, wychodzą te zwykłe maści i to jest takie bez sensu. Który ma większe szanse taka sztana? No ten ewidentnie. I nawet jego tata chyba był tym half apallosą, no. Więc z nim będziemy bridować. 30 sekund. Yes, 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 yes! Kurde, masz pierwszy level, ty. Stąd. Ale ładny! Ale muszę sprzedać konia. Sell Admore Stalls. Okej, na razie tam będzie stać. Ja muszę rozbierać sobie box. Także... O! Ale piękna jest! Ja chcę zrobić zdjęcie mu. O, z ojcem można, ty. Ale ładny. A few moments later. Dobra. Wyknęłam. Okej. Okay. Teraz sobie wychodzimy tu, w Creation Hub. I dajemy... W ogóle tutaj mamy moją kolekcję, ale to zaraz tutaj. Są konie, które już projektowały jakieś osoby i można sobie takiego konia ściągnąć do swojej gry. Tak, można tego konia ściągnąć do swojej gry i mieć go w swojej grze, ale jest jeden problem. Bo jak na przykład koń w sklepie ma taką maść, to jest zazwyczaj droższy i to o wiele droższy, także... A no, ale ten ładny. O, a takiego mam podobnego. Gdzie on jest? O.
No, to można sobie ściągnąć. To jest moja kolekcja. I tu jest właśnie ten mój komik. Custom Creation Stallion to jest. To jest ogier taki. I patrzcie, i tutaj można sobie zaznaczyć. O! I teraz w tym momencie koń ten pojawił mi się w sklepie tym w grze. I można go kupić. Ale ja nie chcę, żeby on był. Bo chcę, słuchajcie, zrobić moje konie właśnie w tej grze. Wszystkie. Tutaj już mamy jakiegoś konia, więc możemy od razu zrobić sobie Storma, bo tutaj jest po prostu, nie wiem, 100 odmian srokatości, także no, 4 jest, hit, dobra, jesteś kary. Albo taki bardziej bym powiedziała, o, tak jest ten i ten. To jest gniadosz już. A to? O, a może taki? Może to jest Storm? Ja nie wiem, czy on bardziej jest takim karym, czy takim. No nie wiem. Bo to też mi przypomina Storma. O. Bo on na pewno ma białą głowę, więc będziemy musieli to jakoś ogarnąć. Dobra, damy ci tego. O. To będzie coś takiego, słuchajcie, bo Storm ma białą głowę. I to jest właśnie największy problem. Że on ma białą głowę. O, ale nie, to nie jest to. To jest coś z głową. Nie, no nie. O, ale ładny tarant. O, taki mi się źrebak urodził, o. O, a taką apalusy mam na drugim kącie. Trzymam takie apalusy. O, jak ładnie on wygląda z jabłuszkami, ty. Dobra. Nie. Wydaje mi się, że tamto z tą właśnie głową... O, albo coś takiego, ale nie, on ma tak większe te... O, jakby było coś takiego z białą głową, to perfekcyjnie by było. No nie. No chyba, że zrobimy coś takiego, że weźmiemy sobie takiego pinto i po prostu mu dodamy odmiankę taką na cały łeb. Jak znajdziemy. O, tą. I możemy też zrobić coś takiego. To by miało sens, jak najbardziej. Nie no, on nie ma takiego. O! O, coś takiego może. Nie wiem, czy nie jest za bardzo biały. Albo taki. To jest chyba obiecujące, powiem wam. To. O! To jest obiecujące, wam powiem. On też ma podobny... Nie no, to jest git. Naprawdę to jest bardzo git. Teraz chcę... Dobra, on ma czarną tą nogę. Drugą nogę tą. W sensie to jest jakby tak. Jeśli on jakby stał tak, to by miał tą nogę czarną, a tą by miał białą. Taką całą białą. Nie mogę mu dać całej takiej białej z przodu, a dobra, to będziesz miał taką. Z tyłu ma tą nogę. Czekajcie, która to jest noga, bo już nie ogarniam. Jakby się go obróciło, to to jest... ta noga będzie z przodu, czyli ta noga ma być czarna, a ta noga... Jest taka... O! O! No i mamy gitara. Dobra. Mamy Storma. Jest. Dobra, robić star. Dobra. Kurde. Star. Dobra. Teraz tak, musimy znaleźć ten biały. Nie, co to jest? Gdzie były te białe? O, nie. Za bardzo. O, nie, to nie, bo to jest taki... Chociaż... Nie wiem w sumie, bo ona... Na pewno nie ma czarnego pyska, to odpada. Może to. Ale ona żadnego to biano ani nic nie ma, także... Nie, to jest za szare. To w ogóle nie. To też nie. W ogóle, zobaczcie, ile to jest maści. Jest jakiś hit. Nie. To ma takie dziwne plamy. O, może to? Takie jest. Albo to faktycznie? No nie wiem. Na pewno nie, żeby miała czarne te. Żeby miała niebieskie oczy. To nie. Nie, w ogóle nie wiem, czy da się zmieniać oczy jakoś. No chyba to jest git, mi się wydaje. No to jest git, powiem wam. Teraz tak. Wow. Aha, bo ja nie chciałam.
Nomy. Chcę znaleźć nomy. Tutaj w ogóle nie widzę. O, było tu. Dobra. Ty nie masz żadnej odmianki. Na nogach też nie masz. Jesteś po prostu takim koniem totalnie bez odmianek, no przykro mi. I wystarczy. Jest. Już białym koniem. Już tak żywa jest za ciemna, ale już mniejsza. Już z Marsem, okej. Okay. Dobra. Czyli tak, stalion, Mars. Dobra, teraz znajdź takiego Marsa. O! Nie no, chyba mi nie powiecie, że ja od razu dałam radę to zrobić. O nom. Dobra, ty nie masz maści, koniu. Przykro mi. Ale ja chcę taką... Taką... O! Perfekt. Teraz tak, ty masz odmiankę taką jakby... Nie. Pytajnik, czy tylko ja tutaj widzę pytajnik? Nie, to jeszcze nie jest to. Czekaj. Nie. O. Nie. O! Perfekt! Mamy to. Teraz tak. Na tej nodze masz... Bo to jest ta noga. No powiedzmy, że coś takiego. Na tej nodze nie masz żadnej odmianki. Dobra. Na tej nodze. Masz taką mini... O, taką. O, taką. O. Na tej nodze też masz taką, nawet mniejszą trochę. O. Dobra, mamy Marsę. I nawet grzywę ma taką jaśniejszą. Nie no, perfekcyjny jest. A z Luną też będzie problem, bo ona jakby ma taką inną trochę maść. Dobra, tobie zmniejszymy. Dobra, teraz znajdźmy szatego. Nie. Dobra, od początku lecimy. Nie. W ogóle weźmy sobie jakiś taki... O, może być ten. No... Okej, mogłoby być. Nie. O, może to? Nie, za jasne. Ja mówię, ona jest takim specyficznym bardzo, takim faktycznie szarym. To? Nie, za jasne. Nie. O, może to? To jest takie... Chociaż nie, coś mi tu nie pasi, coś mi tu. Dobra. O, w ogóle patrzcie. Skarugniady. Jaki piękny. Szary i to koniec. Ale ten, to chyba... Chociaż nie. Ona jest innym szarym. Ona jest bardziej... O czymś takim. To by mogło być. Chociaż może to... Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale wydaje mi się, że... A może to? Chociaż nie, za ciemne to jest przecież. Dobra, zostawmy na razie to. Ja chcę... Aha, dobra, nie ta. Ty masz... Ty nie masz. A nie, ty masz tą. Kropkę. Ty masz kwiatka jakby. O, coś takiego. Chociaż nie wiem, czy... Nie no, ty masz dużą tą kropkę. Ty masz gwiazdę, a nie kwiatka przecież. Ale to jest git, wydaje mi się. Dobra. Ty nie masz odmianek. Dobra, mamy Lunę. Bez żadnych. Halo. Nie, ja się nie zgadzam. Gdzie jest to? Non. O, jest. Dobra, zero odmianek. Zero, powiedziałam. O. Dobra. Dobra, jest. Mamy tego Muna, który jest cały kary. A ty do trójki, żebyś nie była za droga. Okej, no i się zaczyna jazda. Znajdź gniady z niebieskimi oczami. Taki w miarę podobny do niej, bo on też musi być podobny. Nie. O Boż, co to jest za ona? Aha, bo tu już jest koniec. Dobra, to nie, bo to jest skarugniade w ogóle. Tu są kasztany, tu są siwusy. O, ten, nie. O, to by było git, ale nie ma niebieskich oczu. Jest w ogóle taki gniady, czy nie ma? Czemu się nie da zmieniać oczu? No trudno, najwyżej nie będziesz miał niebieskiego oka, no. O! Nie ma.
No i nie ma takiego gniadusza. No dobra, to weźmiemy ci po prostu jakiś taki... O! Może coś takiego? No. Wydaje mi się, że jest git. Chociaż... Nie wiem. Wydaje mi się, że... O, dobra, to jest dobre. Bo to jest już takie zakasztymowate. Dobra, ty nic nie masz. Odmianka. No, aż taka to nie. O, coś takiego, no. Coś takiego. Tylko, że ona jakby ma tak, w sensie i dochodzi tu do chrap, i tu nie ma, a tu ma mleczną wargę, także ona ma tak naprawdę dwie odmianki. Teraz tak. Dobra, ty masz tak, tutaj masz z taką o, tą masz wyższą jeszcze, o taką, do stawu, o, tą, no perfekt, tą dalej masz taką mega wysoką, tą najwyższą, o tą, a tą masz taką i perfekt, perfekcyjnie, ale to jest takie smutne, że nie ma tej maści, no. Z niebieskimi. To jest jeszcze git, ale ona ma całe jakby... A może ta? To chyba bardziej do niej pasuje taka maść. No, chyba tak. A tu są kasztany. Dobra, może być. Save. Mamy your collection. Proszę bardzo, mamy nasze konie. Oj, coś klikłam. Mars, Luna. Star. Storm. Storm jest perfekcyjny. I ten jeszcze koń. Ciekawe, czy się da te wszystkie konie dodać do marketu. Dobra, okej. Okej. Zobaczymy sobie teraz... aha, bo... Dobra. Zobaczcie ci market. O. I to będzie się teraz tak dodawać. O Boże, 60 tysięcy chyba bez coś było. Nie no, ja muszę im dać te najniższe staty, bo to będzie jakaś masakra, słuchajcie. Ona daje tu przepiękną... Wiesz, co ci się stało, koniku? Nieważne, on nie miał takiej grzywy. Czy miał? Nie no, nie. Ale ładny. Ale jak ty nie przekazujesz tych genów, to wypadł. W sensie, jakby ja z tego zostawię na razie. To jest klacz. Zaraz zobaczymy. Ty przekazujesz te geny, a zaraz zobaczymy, czy jakie ty przekazujesz geny. Powiedziałam, że żadne. Ale nie, z ciebie będą kasztany. Także, no. Ale czemu ty masz pierwszy level? Trzeba jakichś lepszych ogierów poszukać. Bo w tej chwili to tak średnio bym powiedziała trochę. Lepsze ogiery, lepsze staty muszą mieć. Dobra, tu jest szansa na drugi level. Ale lepiej z nią czy z nią? Bo ona przekazuje pitba, więc chyba lepiej z nią. Ja nawet nie patrzę. Zobaczymy. Masz jakąś maść twoją? Dobra, drugi level, jeszcze nie ma takiej tragedii. Dobra, sprzedamy Venturę. Chociaż ona jest przepiękna, ale sprzedamy ją. Cel Venturę, bo musimy mieć miejsce bardziej. Ale ona będzie gniada na 1000%. Na 20 milion. A nie! Jednak jesteś kasztanem. I to takim, wiecie. Czerwonym. Ja akurat nie mam szczęścia do maści. No dobra, może mam, ale ładna. Ale nie wiem, czy ją zostawiać. Bo ta jest ładna też, ale no nie wiem. Znowu mam do odebrania. W ogóle, wiecie co ja bym chciała? Ja bym chciała, słuchajcie, odblokować 6 level. O Boż, nie to co... A, dobra. I patrzcie, tutaj jest od 6 levelu to, nie? I można jeździć normalnie po rzece i skakać... Są na rzece normalnie przeszkody i można jeździć po rzece i skakać przez przeszkody na rzece. Także... Ja chcę na niej. Aha, bo nie mogę, dobra, to tutaj. I tu jest też fajne to, że jakby... Może co, że... Można w nieskończoność tak naprawdę jeździć. Bo tutaj się nie odlicza czas. Można sobie jeździć w teren, ile się tak naprawdę chce. I jakim się chce koniem. Także to jest to naprawdę słowo. Może wszędzie jeździć, wszędzie się tylko chce. No ładnie jest. A
Ale tej nie chociaż w sumie sprzedałam, więc ona to ma takie ładne geny. Ważne. Bo z niej i tak by nie wyszedł większy źrebak niż drugi level, bo ona miała pierwszy level, teraz pamiętam. Także no i spróbujemy sobie też tołka tutaj, co na niej jadę teraz. Zbudować jakąś zobaczymy jaki będzie koń. No to raczej teraz, chociaż w sumie nie wiem, prawda? No zobaczymy, bo ja bym mega chciała mieć konia na trzecim levelu, żebym mogła później z czwartym mieć levelem, z piątym itp. itd. Bo to takie jest, wiecie. Bo miałam raz konia z trzecim levelem i niepotrzebnie go sprzedałam. Chociaż ona była gniana w sumie, ale był ogier chyba w ogóle. Dobra, nie wnikam. Możemy sobie po polu jechać? Nie wiem. W sensie jakby można, ale to się nie mieszka tam. Wypsułam. Ale zahamujemy sobie i jeszcze raz sobie przyjedę. Dobra, okej, dobra. Nawet gra nam to ułatwiła. Możemy stać na skróty tutaj. Łąkę. Piękne, dobra, dobra. Escape'em się wychodzi, jakby ktoś nie ogarnął. Dobra. Także na razie to by było na tyle. A, znowu możemy sobie kolejkę tłumaczyć. No dobra. Jezu. Jeszcze sobie chwilę pogram. Może coś legitnego z tego wyjdzie. Chcę zobaczyć sobie. Tu. Dobra, tą. Czekajcie, chcę sobie zobaczyć, jakie ona daje geny. Bo jak da jakieś spoko geny, to może ją zostawię, bo ona ma drugi... Nie, nie jestem. O! Ale splash white face, dobra. Okej. Okay. Się zastanawiam, którego konia. Ile w ogóle teraz kosztuje box, kupienie boxu? 6000. Dobra, na razie nie będę z nią nic buildować, także widzimy się w następnym odcinku z tej gry. Albo w ogóle ogólnie w następnym odcinku, także do zobaczenia. Pa! Czemu ten koń nigdy nie chce zadębować na pożegnanie? Bo zawsze musi się trząść. Bye.